Gminnym Domu Kultury w Kościelcu odbył się szósty ogólnopolski turniej szachowy o Mistrzostwo Gminy Kościelec. Wzięło w nim udział 88 zawodników. Turniej rozegrano w trzech kategoriach rankingowych. A z rankingiem większym lub równym 1800, B z rankingiem 1400-1700 i C z rankingiem mniejszym lub równym 1250. Rozegrano także turniej szachów błyskawicznych, tak zwany Blitz. W turnieju błyskawicznym zagrał wiceprezes Polskiego Związku Szachowego pan Szymon Pieczewski, który wręczył trenerowi kościeleckich szachistów panu Dariuszowi Ostrowskiemu złotą honorową odznakę Polskiego Związku Szachowego, najwyższe oznaczenie związku. Przedwczoraj na turnieju Blitza trener naszych szachistów, pan Dariusz Ostrowski, otrzymał złotą honorową odznakę Polskiego Związku Szachowego. Jest to najwyższa odznaka nadawana przez Polski Związek Szachowy. Wręczył ją wiceprezes Polskiego Związku Szachowego, a jednocześnie prezes Wielkopolskiego Związku Szachowego, pan Szymon Pieczewski. Mała złota odznaka to symbol uwieńczenia 25-letniej pracy trenerskiej, wielogodzinnych treningów, wyjazdów na turnieje w całej Polsce, rad udzielanych zawodnikom i radości z odnoszonych sukcesów. A było ich naprawdę wiele. Czwarte i szóste miejsce drużynowo w Polsce to naprawdę brzmi dumnie. A przecież były również liczne sukcesy indywidualne, które na stałe wpisały się złotymi zgłoskami w historię naszego klubu. W ciągu 25 lat pan Dariusz, propagując szachy nieodpłatnie, włączał do swojej pracy trenerskiej rodziców i sponsorów. To dzięki nim były możliwe wyjazdy na turnieje szachowe. Dziękujemy bardzo Państwu za pomoc. Szanowny Panie Wójcie, drodzy zebrani, sponsorzy, wszyscy szachiści, jest mi bardzo miło gościć w progach Domu Kultury w Kościelcu. To wspaniała uroczystość, ale dzięki pasji naszego wójta i dzisiaj przez nas powiadomionego, że zdobył złotą nagrodę, gratuluję, odznakę, gratuluję, ale gdyby nie jego pasja i całej jego rodziny, pewnie by nas tu nie było. Zawsze się martwiłam, kiedy nasi uczniowie musieli gdzieś daleko wyjeżdżać, żeby uczestniczyć w różnego rodzaju olimpiadach czy igrzyskach. Ale od kilku lat to my możemy gościć i jestem bardzo z tego dumna jako współorganizator tej uroczystości. Gratuluję dzisiejszym zwycięzcom, ale gratuluję wszystkim właściwie szachistom, bo wiadomo, że jak w każdej grze, raz lepiej, raz gorzej, raz zwycięstwo, raz porażka. Ale dzięki temu młodzież uczy się wygrywać i przegrywać. Uczy się samodzielnego życia i nie spędza czasu przed telewizorem czy przed komputerem. Jest mi bardzo miło, że ta dyscyplina sportu dominuje właściwie w gminie Kościelec. Życzę wszystkim sukcesów i wspaniałych nagród. Dziękuję. Ostatecznie wyniki turnieju ułożyły się następująco. W grupie A zwyciężył Bartosz Przybylski, BKS Chemik Bydgoszcz, który wyprzedził Sebastiana Hanuska, UKS KKS Kiełbaska w Kościelcu i Jana Skrzypińskiego, KS Korona Zakrzewo. W kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła Oliwia Cudyk, Jelonka, Jelenia Góra przed Alicją Chrapkowską, UKS Gambit Toruń
i Jagodą Świderską UKS KKS Kiełbaska w Kościelcu. W klasyfikacji najlepszych z gminy Kościelec lub UKS Kościelec pierwsze miejsce przypadło Sebastianowi Hanusek, a następnie Jagodzie Świderskiej i Pawłowi Zającowi. W grupie B zwyciężył Marcin Pyrek, KTS Kalisz, który wyprzedził Leona Radziszewskiego, OTS Ostrów Wielkopolski i Jakuba Wiśniarka, KTS Kalisz. W kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła Anna Andrzejewska, KTS Kalisz, przed Martą Adamczyk, UKS Smeczkonin i Leną Pisznot, UKS KKS Kiełbaska w Kościelcu. W klasyfikacji najlepszych z gminy Kościelec lub UKS Kościelec pierwsze miejsce przypadło Krzysztofowi Koza, a potem Wiktorowi Pisznot i Lenie Pisznot. W grupie C zwyciężył Marcin Sowiński z Turku, który wyprzedził Jarosława Wawrzyniaka, UKS Smeczkonin i Jakuba Kurasia, KTS Kalisz. W kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła Laura Widerska przed Wiktorią Wróblewską i Hanną Dębowską, wszystkie UKS KKS Kiełbaska w Kościelcu. W klasyfikacji najlepszych z gminy Kościelec lub UKS Kościelec pierwsze miejsce przypadło Radosławowi Dobrzyńskiemu, drugie Adamowi Fabiańskiemu i trzecie Erykowi Habrukowiczowi. Na uroczyste podsumowanie turnieju zostali zaproszeni sponsorzy, którzy wspierają kościeleckich szachistów. Podziękowano im za okazane wsparcie.